3 km na rowerze to rozgrzewka, później 2 godziny na basenie. W zdrowym ciele zdrowy duch to motto pana Andrzeja. W rozmowie z nami amator sportu podkreśla, że za ruchy wziął się po tym, jak wyrobił kartę z grani Zielonogórzanie 50+. Z tej karty korzystam systematycznie. Staram się co tydzień tu odwiedzić basen. Przez co wiadomo, że poprawiam swoją kondycję fizyczną. A że już mam trochę więcej jak 50, więc uważam, że to jest dobry pomysł. Sportowych zapaleńców po 50 jest zdecydowanie więcej. Wystarczy zerknąć na to, co dzieje się na basenie w Centrum Rekreacyjno-Sportowym. Seniorzy, którzy posiadają kartę, we czwartki i piątki mogą korzystać ze zniżki na basen. To jest idealna sprawa. Bo to... I widać zresztą, jak jest dużo ludzi w naszym wieku. Także korzystają na pewno. A tak to by się po prostu z domu nie ruszyli. Mi to pasuje i na zdrowie też, bo chodzę po lekarzach, kręgosłup mnie boli, a tu mi dużo się polepszyło. Karta z grani Zielonogórzanie 50+ sprawdza się rzeczywiście? Tak, ja tu mam tą kartę. I często pani z niej korzysta? No na basenie w czwartek i piątek. Niższe ceny pobudziły seniorów i tu wracamy do hasła w zdrowym ciele zdrowy duch. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zauważa, że seniorzy coraz częściej odwiedzają miejski basen. Pływają, korzystają też z sauny i jacuzzi. Dużo tych osób przychodzi pływać i to jest ważne, bo to też tak zwane siły witalne są wtedy większe. Ci ludzie wracają w cudzysłowie mówiąc do życia, tak, do takiej aktywności. Karta z grani Zielonogórzanie 50+ to nie tylko wspomniana zniżka na basen, to szereg ulg, z których mogą korzystać osoby starsze. Zniżki u optyka, tańsze obiady, a nawet rabaty na pobyt nad morzem. Zielonogórska karta obiegła już cały kraj. Karta jest popularna w całej Polsce, w związku z czym oferty wpływają z całej Polski. A że teraz mamy okres wakacyjny, to tym bardziej te oferty dotyczą wypoczynku wakacyjnego w kurortach nadmorskich, bądź też w mniejszych miejscowościach, które również oferują wiele atrakcji. Mija rok od chwili, gdy w mieście ruszył program z grani Zielonogórzanie 50+. Do tej pory zielone karty wyrobiło 25 000 zielonogórskich seniorów.